czołem, ludziska. Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Chants of Senar. Słuchajcie, więc na czym stoimy, co wiemy i czego się nauczyliśmy? Przede wszystkim widziałem, że głównie myślicie, sugerujecie mi bardziej, że być może to, ten znaczek, to niekoniecznie fabryka, a bardziej coś w kierunku kopalni, tak? Bo tam mamy rzeczywiście wydobycie tego surowca dziwnego, więc dajmy na razie rzeczywiście słowo kopalnia. Może to jest rzeczywiście lepsze słowo, tylko możemy teraz, zobaczyć też przy okazji, czy ta kopalnia będzie nam pasowała za chwilę. I widziałem też, taką sugestię chyba to Sara pisała, że może to nie jest zabawa na zasadzie surowiec, że to jest, wiecie, jakaś sztabka, a tutaj mamy jakiś inny dziwny obiekt, tylko może trzeba zwrócić uwagę na alchemię bardziej, tak? Czyli można by ich nazywać też alchemikami, biorąc pod uwagę, że może to być złoto i srebro. Taki pomysł. No faktycznie ta sztabka jest złota. Jakby od razu mamy, tak? To mamy metal sztabka, a tutaj mamy coś niby srebrnego. A widziałem też sugestie w komentarzach, że być może jest to zapalniczka, może akurat przywołam, kto rzucił taki pomysł, bo to było całkiem ciekawe. Nie mam pojęcia, że to jest zapalniczka, ale coś takiego widziałem. Marcin. Okej, dobra, dokopałem się. No i Marcin sugeruje, że być może jest to jakiś rodzaj zapalniczki. Faktycznie jest srebrna. Natomiast no, nie powiedziałbym, że nie do końca mi się podoba ten kierunek, że to jest srebro po prostu. Jednocześnie mamy tutaj coś na bazie trójkąta. Tak? Chociaż wiele rzeczy mamy na bazie jako trójkąta, zobaczmy, że nawet kopalnia ma jakby ten trójkąt, tak? To jakby tutaj obiekt, trójkąt jest tutaj, jakby jest kopalnia czegoś, tak? I mamy też kopalnia czegoś, tylko pytanie, czy to rzeczywiście obie są kopalnie? Bo mam wrażenie, że tutaj jakby ta kopalnia nie do końca, ten surowiec jest oczywiście jak najbardziej wydobywalny, jednocześnie to on, ten obiekt, zaraz, to ten obiekt miał mieć nazwę. No właśnie, tylko że to naprawdę co zdobyliśmy, to nie był surowiec, który zdobyliśmy, tak? To nie był surowiec, taki bezpośredni surowiec, w sensie, do czego zmierzam? Zdobyliśmy jakieś narzędzie, tak? I to ono tutaj jest istotne, natomiast z tego, tylko obok akurat tego miejsca znaleźliśmy po prostu tę zapalniczkę, więc może jakoś uda się nam to okiełznać. W ogóle zobaczcie też, że cokolwiek tutaj mamy, tak? Cokolwiek tutaj oznacza ten symbol tutaj, to on jest też tutaj zawarty i również jest tutaj zawarty. Zobaczcie, że te obiekty i ten również, one wszystkie mają taki dynks, tak? O, jakby to może pokazywało, że to jest rzeczywiście nazwa miejsca. Tak? Mamy otwierać, zamykać. Wiemy, jak wyglądają czasowniki. Wiemy, jak mniej więcej wyglądają, moim zdaniem, ludzie, tak? Więc to... Tak, to tak naprawdę może mieć po prostu, też jakiś czasownik jest, tak? Coś związane z jakimś trójkątem, to może być po prostu, to mogą być miejsca, tak? I może by to nawet pasowało, ktoś z was tam zwracał uwagę, że być może to miejsce, którego zaraz pójdziemy, to na przykład jest związane z laboratorium. Że na przykład to są laboratoria i tam było laboratorium pierwsze, laboratorium drugie, więc może rzeczywiście możemy zaryzykować, że to jest słowo laboratorium. I możemy mniej więcej wydedukować powoli, że może rzeczywiście ten taki wspólny symbol tych czterech obiektów to jest po prostu coś na zasadzie miejsca. Więc dość takiej wstępnej dedukcji. Zobaczymy, czy chodzi o złoto, czy chodzi bardziej właśnie o to, że jest to sztaba, tak? No, nie wiem, co będzie ten przedmiot robił, ale też pewnie niebawem się dowiemy. Czy my w ogóle jechaliśmy na górę? Nie jechaliśmy. Wiadomo, że to teraz trochę jakby pominiemy, ważne byłoby, żeby te laboratorium być może zwiedzić najpierw. Ale widzę, że są też, słuchajcie, schody, tak? I w sumie teraz pytanie brzmi, a teraz pewnie jak zobaczymy znowu mapkę, to na tej mapce zobaczymy, że jesteśmy już na tak, jesteśmy tu, czy jesteśmy w drugim piętrze. I tu też jest mnóstwo lokacji, tak? Więc lepiej może rzeczywiście zachowajmy jakiś system poznawania tych wszystkich miejsc i skupmy się na tym, że na początku pierwsze piętro. Ale on też nam coś ciekawego może powiedzieć. Ja znalazłem coś. Ja szukam czegoś innego. Ale bardzo podobne znowu przedmioty. Tak?
Dostaliśmy, ale coś, wiecie co? To znowu jest bardzo podobne do tych cyfr. Tak? Czy to znowu jest kolejna, to jest kolejny zestaw cyfr? Tylko, że co, o co by mu chodziło, że znalazłem jakąś liczbę i poszukuję innej liczby? O co miałoby mu chodzić? Bo to ewidentnie sugerowało no do tej pory liczby. Więc pytanie, o co tu biega w jego wypowiedzi? Chociaż w sumie, słuchajcie, on liczy. Dobra, to może mieć sens, nie? To może mieć sens, tylko teraz pytanie... Dobra. Czyli ja znalazłem... Ja znalazłem ileś, a szukałem... Czy to może być rzeczywiście tak, że ja szukałem ileś, a znalazłem ileś? To jest ciekawe, bo w sumie on tu niby liczy to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem beczek. Tak? Znalazłem na przykład 6, jest 7, znalazłem 7, a szukałem, może więcej szukałem niż 7. Nie wiem, o co może mu chodzić, tak? Więc moglibyśmy założyć, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak? Że ten dingsik to może być 7, bo ja znalazłem, tak? Ja znalazłem 7, ale chciałem więcej. Tylko teraz pytanie, ile on tych rzeczywiście chciał? Czy on to jakoś liczy? Czekaj, co on pokazuje? Raz, dwa, trzy tak naprawdę. Raz, dwa, trzy. To on pokazuje trzy. Nie wiem, dlaczego pokazuje trzy. No dobra, tak naprawdę to mamy dużo tych beczek w różnym miejscu. I co to? Jakoś tak nie do końca jestem w stanie zrozumieć, co on chce. Co on chce powiedzieć, ale my tutaj mamy dalej. Ło kurcze. O! Odpowiedź w postaci zegara. O nie, a my się tam zastanawiamy, tu mamy już wszystkie odpowiedzi. O, to może być jadalnia. Dobra, słuchajcie, no to już wiemy. Jadalnia. Tak, tak mi się wydaje. Jadalnia, kopalnia, laboratorium, okej. Okay. Troszkę z innej strony, ale sami zobaczcie tutaj. Nie można kliknąć na ten zegar, co jest ciekawe. Nie mogę stąd wyciągnąć, ale sami zobaczcie, że to by się zgadzało. Zgadzałoby się, to jest 7. Proszę bardzo. Jak najbardziej. Zgadzamy się, że to jest 7? Zgadzamy się. A miało być 9. Wychodzi na to. Czyli to jest 9. Dobra, zegar nam tutaj pomaga. Najlepsze jest to, że na godzinie 4 i na godzinie 8 i 12 co 4 godziny mogą jeść, tak? Jedzenie jest co 4 godziny wydawane. Skoro już tu jesteś, możemy jeszcze zejść niżej, zobaczymy. Okej, czy on chciał mieć więcej? No, zobaczymy, co powiedzą. Coś powiedzą? Może jakiś strajk głodowy albo zabrakło jedzenia? Dobra, zaraz zobaczymy, co powie. Jadalnia zamknięta. Jadalnia otwarta o czwartej. Bo mam na razie drugiej. O tak, jadalnia otwarta o czwartej. Dobra, nauczyliśmy się trochę liczb. Wychodzi na to, tak? A tu można przejść? Można przejść. Podświetliło się. Dobra. Okej, no i schodzimy sobie. Dobra, no i super. Tak naprawdę chodziło mi właśnie o to, żeby... Zerknąłem, mamy jadalnię, czyli już wydaje mi się, że wiemy, jak wyglądają elementy charakterystyczne dla budynków. Wiemy już, że to oznaczenie budynku jest. O, tutaj fajne rzeczy. O kurna! Ile tego? To wszystko jest pokreślone. Wiele czegoś. Okej, mamy symbol wiele i tu mamy symbol jeszcze, że czegoś wiele. No i zobaczcie, tu jest wszystko pokreślone. I my się nawet nie mamy jak tego nauczyć, ale tu pojawiają się, słuchajcie, symbole, które znamy. I chyba rozumiem już, jak oni liczby będą liczyć, bo zobaczcie, że nagle okazuje się, że to może być system dziesiętny po lewej stronie. A tak naprawdę może być tak, że tutaj mamy... Oj, na jednej kresce widzę, że potrafi się mieścić w takim wypadku, w tym systemie, do 40 mogą liczyć, tak? Tu mamy jedności, potem mamy, nie wiem, 20, 30. Znaczy, czekajcie, tak? Czy do 40? No, od 0 do 10, do 20, do 30, do 40. A co dalej? Jak sobie dalej poradzą? Znaczy, dobra, do 40. No tak, od 0 do 10 mogą tu policzyć. Chociaż może, wiecie co? A mogą to być setki i tysiące też. Tak, bo co ja tutaj gadam? To mogą być setki i tysiące. Tak, tak mi się bardziej wydaje. To do tysiąca potrafią liczyć w tym systemie. Tak, przepraszam, bo przecież w końcu chodzi o to, że wszędzie tu mamy 10, więc tu na przykład mamy, nie wiem, może być 1, 5, mamy 15. Tutaj mamy, nie wiem, kolejna, w zależności w jakiej kolejności i też
Byłoby całkiem spoko. Tu mamy zobaczyć też jakieś dziwne urządzenie. O! Okej, ale mamy tutaj coś? Jeden. Okej. Znaczy to jest zero chyba. Tak mi się wydaje, że to może być zero po prostu, bo nie ma nic na tym. Tak? To jest jeden. Aha, dobra. Pewnie poznamy teraz wszystkie tutaj liczby. 5, 6, 7, 8, 9, 9. Dobra. Okej, ale z tego co... Okej. Jest to ciekawe, bo to produkuje nam liczbę, ale zobaczcie, tu też można coś ustawić. I to się zmienia. Patrzcie na to. Bardzo dziwny syn. Dobra, ale okej, no to teoretycznie musimy to po prostu sobie tutaj wypisać wszystko. Pewnie zaraz będziemy się uczyć tych liczb tak po kolei. Więc... Dobra, czekajcie, od początku. Czyli tak, tu mamy 1, 2, 3, 4, 5. Tu mamy... Tak, tu mamy 6, żebyśmy dowiedzieli się, jakie to są faktycznie liczby. Tu mamy 6. I tu mamy 7. Tu mamy 8. I mamy też 9. Dobra, jak odejdę, to prawdopodobnie mi to powie... Tak, książka zupełnie z cyframi. Nie? No dobra. Okej, okay, tu mamy też 0. No to będzie 0. Czyli tak, tutaj mamy 6. No to uzupełniamy. 6, 7, 8 i 9. Tak jest. Spoko. Mamy wszystkie liczby. Czyli tak, tu mamy 0. Tylko teraz pytanie, czy to jest zadawanie czterech liczb i czterech liczb, czy to jest zadawanie liczby czterocyfrowej? To my ciekawi, więc zobaczmy, na przykład tutaj dajmy, sorry, tu dajmy na przykład 1. Co z tego wyjdzie? Wyszło tutaj 1, tak? Jak tutaj dodamy, sorry, jak tutaj dodamy też 1, to wyjdzie tutaj. Czyli widzimy też jakby kolejność, tylko teraz właśnie, no wydawałoby się, to jest 1, 2, tu zrobimy 3, tu zrobimy 4, tak? Wychodzi na to, że liczba 4321 jest zaprezentowana w taki sposób. 4321. Okej, ale teraz pytanie brzmi, co się stanie, jak tu dodam 1? Czy to jest sumowanie? Patrzcie, to jest dodawanie. Okej. Potrafi to dodawać, tak? Mamy 1. Tak, więc możemy sobie tu na przykład ułożyć tak samo 2, to będzie potem 4. Tak, czy widzimy, że wygląda to jak 4. I widzę, że oni to układają w ciekawy sposób, ale co będzie, jeśli ja tutaj przy najwyższych liczbach przekroczę, czy na przykład 6, czekajcie, zróbmy 6 plus 4 na razie, 6 plus 3. Powinna dać nam 9, tak? No dobra, a co się stanie, kiedy zrobimy 6 plus 4? O, przekroczyliśmy! Słuchajcie, nie potrafią zapisać liczby większej niż 9999. I wiemy już, jak to czytać. Wiemy już, jak to czytać w takim wypadku, tak? 1 plus 1 daje 2, 1 plus 2 da nam 3. To tutaj muszę zmniejszyć. Tak, mamy 3. Dobra, to chyba poznaliśmy system liczbowy ich. Super, znaczy tak mi się wydaje. Będzie to dość ważne pewnie, do tych różnych wyliczeń może. Może sami będziemy musieli, słuchajcie, użyć jakiejś zabawy. O, proszę bardzo. Linijka nawet jest. No dobra, linijka nam też coś mówi. Jak gdybyśmy tam nie zrozumieli, to mamy jeszcze podpowiedź na linijce, tak? 1, 2, 3... Czekajcie, tak? Tu mamy... To jest 1, to jest 2. Dobra, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i mamy 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gdybyśmy nie zrozumieli tam, trochę za dużo moim zdaniem, tak? To już jest niepotrzebne. Trochę mi smutno, że aż tak bardzo podają na tacy takie rzeczy, skoro można było to wywnioskować po prostu po tej maszynie. No ale okej. Niech będzie. Nie będę narzekał. Trochę smutne to, ale jednocześnie mam to, czy też wiele, ale wiele czego? Wiele obliczeń. I też zobaczcie, że tutaj mamy jakby... obiekt, który wydaje się być na przykład
obiektem, że to jest jakiś surowiec, tak? Tak, czy tam mamy, czy to złoto, srebro, czy cokolwiek to ma być. Wszystkie są pokreślone, może my musimy znaleźć odpowiednią formułę, może będziemy się bawić w liczenie, to byłoby ciekawe. Ale mamy, zobaczcie, zawsze trzy symbole. Dobra, nie, więcej mamy tego. Tego nie znamy kompletnie jeszcze i nawet nie można tego zaznaczyć, bo jest pomazane może dlatego. Ale to jest surowiec, obok tego jest liczba. Czyli jakbyśmy mieli patrzeć, ile czego musimy dodać łącznie, żeby coś nam wyszło. Nie wiem tylko, co ma nam wyjść. Ale jest to całkiem ciekawe. Dobra, wejdźmy tu do środka. O, proszę bardzo. I co mamy tutaj? Okej, mam znowu jakąś informację. Potwory boją się światła. Nawet właśnie światło pada, tak? O, wszystkie trzy nowe? Wszystkie trzy nowe. Teraz tak, ja myślę, że to jest potwory boją się światła, więc można by z tego zrobić całkiem fajne zdanie, bo zobaczcie, że to jest znowu jakiś człowiek, tak? Wojownik. Powiedziałbym, że to jest potwór w ich... Tak? Potwór. A to jest kompletny mój strzał. Bać się. A to jest światło. Tak, to jest mój potwór, bać się światło. Czy pasuje to, że to jest... Wiecie co? Jedna rzecz nie pasuje. Dobra, jedna rzecz nie pasuje. Słuchajcie, gdyby to było... Gdyby to był czasownik, to widzicie, że miałby takie kółko. Nie mamy tu żadnego kółka. Więc może to jest słowo strach. Tak? Potwór, strach, światło. No właśnie, ta dalej mi nie pasuje, bo to jest tak, jakby tworzyć głupie zdanie trochę z tego wychodzi, ale... No na razie to zostawię, ale będę kurde miał tu O! Staniemy światełko? Zapalniczka? Czyżby się to potwierdziło? Słuchajcie... Dobrze, Danielu, jak dobrze pamiętam? Tak jest, Danielu, to była zapalniczka. I teraz posiadam ogień. I mogę wchodzić do ciemnych miejsc, tylko mi zeszło. Jak widzicie zresztą, zeszło mi. No dobra, słuchajcie, okej, no to już wiemy, że tam można... Aha, to jest zalepione. Czemu tu jest zalepione coś? Coś tutaj pokazują, ale jest zalepione. Dobra. Musimy też zrozumieć, gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie, tak? Tu sobie gadają, ale nie chcą ze mną porozmawiać. Zobaczymy, co jest z tej strony. Okej, tutaj chyba nam pokazuje... Na razie wiemy laboratorium pierwsze, tak? No dobra, no jakoś to widzicie, chaotycznie trochę chodzę. A, też powiedzieliście mi, że tak naprawdę... Byliśmy tu, dobra. Powiedzieliście mi tak naprawdę, że błąd, który popełniłem w poprzednim filmie, w sensie, jeśli chodzi o to, dlaczego nie zdobyłem teleportu, że gdzieś tam podobno... I to widać było podobno gdzieś na początku filmu, ale zapomniałem tego sprawdzić przed nagraniem. Że gdzieś na początku filmu jedno przejście pominąłem i tam było przejście do teleportu, więc ja będę musiał to sobie nadrobić oczywiście kiedyś. Też tutaj nagrywam trochę z wyprzedzeniem, bo... O, to jest zniszczone i tam było też zamazane. Może to jest to zamknięte, chociaż to dziwne. Po prostu nagrywam z zapasem przez wyjazd do Poznania, więc też jakby... Na targi PGA, więc na razie jakby podchodzę do tego dość. Także no po prostu jadę. Co my tu mamy? Laboratorium numer 2. Dobra, no wejdźmy do laboratorium numer 2. Może wejdziemy z powrotem tam. No właśnie, no i zapętlamy się, tak? A gdzie to doprowadzi nas tutaj, to? Znaczy ja w ogóle w grach lubię na początku... Uuu, zajebiste! Na początku lubię rzeczywiście, słuchajcie, połazić po otoczeniu, dopiero potem ewentualnie zdecydować co i jak. Wiecie co? Znaczy, zobaczcie co tu się dzieje, jaka tu się historia tworzy. Ci naukowcy dowiedzieli się, że potwór nie lubi światła. Więc... Wymyślają sposób, żeby tego potwora przeganiać, żeby nie bać się potworów, czyli po prostu stworzyć przenośne światło. Wydaje mi się, że to jest ich teraz zadaniem. Dobra, zobaczymy, co nam powie. My szukamy czegoś. A i my szukamy, chcemy coś tam. Okej. Chcemy coś tam. Się dużo nie dowiedziałem na razie, czego chcą faktycznie. Okej, nowe słowo się pojawi chyba. I tu mamy, że ten pracownik, tak? Czyli pracownicy jacyś tam, gdzieś. I znowu nie znamy tych dwóch słów. I tutaj mamy otwierać jeszcze. Okej. Tu mamy jeszcze otwieranie też z jakimś dziwnym słowem. No dobra.
Nie jestem przekonany, co oni do mnie mówią tak naprawdę jeszcze. Ale zobaczmy ten obrazek. A no tak, bo jeszcze musisz mi pokazać. Zaraz będziemy wszystkie mieli te w ogóle, wszystkie słowa. Co my tu mamy? To jest światło, tak? Znaczy, tak mi się wydaje, że to jest światło. Czy mamy atomy jakieś? I to powoduje coś. Może, że to jest światło, to jest słowo świecić, bo zobaczcie, tu jakieś drzwi, które są oświecone i zobaczcie, że w środku chyba jest wierny. Nie wiem, czy to jest symbol wiernego, może nie, może przesadzam. Ale to oni poszukują chyba być może właśnie światła bądź sposobu, żeby pozbyć się tych potworów. Tak, więc teraz pytanie brzmi, światło i coś, co to może znaczyć? Czy to już mi książkę odpali? Odpalę mi książkę, no dobra. Okej, ciekawe. No to zobaczymy. To moim zdaniem jest strach. To jest potwór. Tak. Tu mamy coś takiego jak natura, a tutaj mamy właśnie badania, ale wiecie co, ten symbol, prawda? Ten symbol pojawia się przy badaniach. Ten trójkącik. To. Więc może bym powiedział, że to jest na przykład badać. Znaczy, to jest w ogóle czasownik, tak? Więc to jest może czasownik badać. Tylko w takim wypadku, znaczy nie wiem, czy to jest badać, jest jakiś symbol zaznaczony obok tego. Pytanie, nic mi nie sugerowało natury, muszę powiedzieć. Kopalnia, laboratorium. Tu mam jakiegoś pracownika. Surowiec, metal, sztabka, naukowiec. No właśnie. Naukowiec, tutaj mamy pomagać. Natura. To nie jest żaden surowiec, ani nic takiego. Kurczę. No nie będę strzelał, tak? Nie lubię tego robić, jak jeszcze jest za wcześnie może nawet. Chociaż może byśmy coś powiedzieć. Mamy światło, tutaj mamy... Mi się wydaje, że to jest właśnie strach, a to będzie potwór. Tak? Pytanie, co to jest to? No mamy naturę. Czyli to jest tak naprawdę coś... Czekajcie, czyli tak dodajmy sobie tutaj słowo badać. Tak? Badać, eksperymentować. Tak? Może to właśnie oni dostarczali te potki na pierwszy poziom, co widzieliśmy, jakieś lekarstwa, czy jakieś inne takie rzeczy. Zbadać to jest światło. Czy oni teoretycznie badają światło, ale też jakieś... Co oni tutaj... Kombinuję, patrzę, czy mamy wszystkie elementy. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś zejście, zobaczmy, gdzie nas to doprowadzi. Aha! No tak, do laboratorium drugie ma tutaj dodatkowe zejście. Okej, czyli tu się zapętlamy. Dobra, to zobaczmy jeszcze raz, co ten człowiek mówi. Może nam coś da. Czyli tak, my szukamy czegoś. Może my chcemy zbadać, a szukamy... No właśnie, ale czego szukacie? Co to jest za symbol? Czegoś szukają i chcą to zbadać. Tu natomiast nie mam pojęcia. Nie wiąże się z tymi tutaj symbolami. Ten natomiast mówi... Tak, badać, otwierać. Znaczy, oni mogą chcieć otworzyć jakieś wrota, tak? Może oni chcą otworzyć wrota. Wrota gdzieś. Ten symbol mi się kojarzył z wiernym, może to jest symbol jeszcze czegoś innego. Więc moglibyśmy... Dobra, czy możemy zaryzykować na razie? Zaryzykować, że ten symbol to są drzwi. Nie wiem, czy to są drzwi. Ale pasuje mi, że tu mamy, czyli że chcemy, badamy otwieranie drzwi, że badają otwieranie drzwi, na przykład, tak? I tak pracownicy, znaczy, tak, wielu pracowników, tak, czy właśnie pracownicy, i teraz co tutaj mamy? Tak, to jest nowe słowo, teraz tak, co szukają drzwi? Otwierają drzwi, a to nie może być badają drzwi, tak? Bo badamy otwieranie drzwi, tak? Ale to jest, że pracownicy coś z drzwiami robią, ale co mogą robić z tymi drzwiami? Pracownicy nie badają. Może dowiemy się więcej, jak spróbujemy rzeczywiście, słuchajcie, tam potem po tej ciemni pochodzić. I też tutaj szukamy, czyli my szukamy albo my chcemy coś. My chcemy badać, tak? Chcemy badać, a być może szukają czegoś. Żeby móc to potem zbadać. No dobra, no na razie wiecie, tak... tutaj nie do końca zabanglało co i jak. Tutaj mają po prostu jakieś wyliczenia, ale zobaczcie też, że...
Tu mamy chyba ten symbol, o którym mówi, tak? To może być jakieś obliczenie? Napisane jest wiele czegoś. Ja bym zaryzykował z sformułowaniem, że to jest obliczenia. Tak? A to liczba mroga niby, nie? Wiele obliczeń na przykład. Jeszcze raz wrócę do tego typa i zobaczę, czy mi to się zgrywa z tym, co mówi. Chociażby w najmniejszym stopniu. Tak, że chcemy, szukamy obliczeń, tak? Szukamy, chcemy obliczać i chcemy badać, tak? To jest w ogóle tak, chcemy obliczać, chcemy badać. Tak mówi. Tak, coś myślę, że to może być to. I teraz mamy dzięki temu tu, tutaj znowu to samo, że pracownicy wiele. Dobra, no zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Pójdźmy po prostu sobie na razie w takim wypadku do tej ciemni. Gdzie to było? Tutaj było, tak? Dobra, mamy tutaj te... I to pewnie będzie potwór tam. Jak coś czuję... O, proszę bardzo. Mamy też tutaj coś. Laboratorium trzecie. Czy ja dobrze pamiętam, że laboratorium trzecie było zamknięte? Z jakiegoś powodu? Uuu, laboratorium trzecie jest na kod. Pięknie. Dobra, czy my... Pewnie gdybyśmy znali kod, to by był nam dostępny, tak? Jestem pewny, że po prostu go nie znaleźliśmy jeszcze. Trzeba będzie poszukać kodu. W takim wypadku... No dobra. Dzięki, że trzeba tu jest... Laboratorium trzecie jest zamknięte. Może przez te potwory faktycznie jest zamknięte, albo coś w tym stylu. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że mamy laboratoria tutaj, czy jakkolwiek tutaj to nazwać, to miejsce zrobione. Szybko zatem polecimy sobie zobaczyć drugie piętro. Ono może też nam dać jakieś... Więcej ciekawostek na temat tego języka poznamy dzięki zbadaniu kolejnej części. Tak myślę. O, tu mamy te jadalnie. Też się dowiedzieliśmy trochę o liczbach dzięki tej jadalni. Tak jest, z tym już gadaliśmy. Musimy teraz pójść w tę stronę, tak? Tak, tamten koleś sobie dalej liczy. Pójdźmy tutaj. Czekajcie, jeszcze zobaczę szybko na mapkę. Bo to będzie znaczyło, że tak, tutaj była jadalnia. Jadalnia. No dobra, to jest pokazane... No dobra, to jest badać. Tak, tu po prostu podobno być mogło być badanie, tak? Tu jest pokazane badanie, eksperymentowanie, tak? Poznawanie. Wiele laboratoriów. Tu jest kopalnia czegoś może, tu mamy kopalnia czegoś. Tylko czy rzeczywiście to była kopalnia tego drugiego surowca? No może to rzeczywiście są różne surowce po prostu i zaraz się dowiemy. Może to złoto, srebro, to może nie być zły kierunek. Mamy jeszcze dwie rzeczy, to no, zobaczcie. Aha. Drzwi pracowników. A, może niekoniecznie drzwi, a na przykład to będą kwatery pracowników. Tylko, że to wtedy nie jest miejsce, tak? To jest oznaczenie miejsca. Ale jeżeli mają to drzwi, może drzwi, komórki, no zobaczymy. Zresztą idziemy w tym kierunku teraz, to zaraz się okaże. Może tu pracownicy po prostu... O, proszę bardzo. Aha. I znowu nowy symbol. Nowy symbol, który nam mówi na razie wiele... Tutaj znaczy wiele książek. Czy to może być książka po prostu? Wiele książek. Tak, czyli mamy jakąś bibliotekę. A tam mamy też przejścia. Dobra, no wejdźmy na tej biblioteki. Może, wiecie, wiedza, biblioteka. Wiele książek. O, tu już widzę ciekawą rzecz. Tutaj, o, tu mnie przykuło uwagę to. Co to? No i tutaj mamy chyba te, słuchajcie, no są te cztery surowce. Cztery surowce. W alchemii również są cztery surowce, tylko w alchemii bierzemy pod uwagę przede wszystkim surowce związane z żywiołami. A tu mamy właśnie kolejne. To może być ziemia na przykład, nie? Czyli ziemia, powietrze, ogień... co to było jeszcze? Ziemia, ogień, powietrze... Woda, nie? Może. Tu mamy jeszcze naturę jakąś, tak? Tylko nie mam pojęcia, które pasuje... Które mi pasuje do natury na razie. No dobra. Jeden. Tu mamy surowiec. Tu mamy trzy to. Tylko czemu oni to numerują? To nie pasuje do żywiołów, co? Może to są kolejne etapy? Tylko, że dlaczego zaczyna się od metalu, nie? To byłoby dziwne, bo spodziewałbym się, że tutaj mamy ten surowiec, to byliśmy w tej kopalni, która niby wydobywała to coś, a tu mieliśmy te sztabki, tak? I to jest, ten symbol jest na sztabce. Więc dlaczego to jest drugie? Ciekawi mnie to. W każdym razie już wiemy, że to jest jakby kolejność tych surowców. Nie mamy na razie sugestii. Co jest tutaj?
Tu mamy monety. Dwa. O! Dwójka, ale zobaczcie, widzicie? I najlepsze to, że oni mają wyryte na monetach dokładnie te drzwi, których nie mogą otworzyć z jakiegoś powodu. Okej. Okay. Rzeczywiście, to na razie, ale zobaczcie, to pasuje o tyle, że kolor się zgadza. Jeżeli dwójka, tak, to jak tam patrzyliśmy, to dwójka pasowałaby tutaj, że to jest faktycznie to, surowiec, faktycznie, że to było srebro. Jestem coraz bardziej skory, żeby pójść w tym kierunku. Tu mamy srebro. No to może być całkiem ciekawy kierunek w takim wypadku. Mamy srebro. Tylko co to będzie? Będzie brąz jeszcze? I co, będzie jakiś diament albo coś? Coś unikalnego. Czyli metal sztabka na razie zaznaczymy, że jest to złoto. I zaraz zobaczymy, pewnie zaraz zobaczymy jakiś złoty element i nam to, widzicie, to wszystko w tych miejscach wyjaśni. No i zobaczcie, złoty pierścionek i jest jedynka. Dobra. Czyli zobacz, Sora, miałaś rację. Jeśli chodzi o to, że to jest po prostu... rodzaj stopu metalu, tak? Dobra, zobaczmy, co tu jest narysowane. O! Otwierać. Srebro, złoto i coś. Dobra, to jest kolejność. Na początku dorzuć, potem dorzuć srebro, złoto, ale właśnie straciłem srebro. Ten zapalniczka, ale może coś innego znajdę. Srebro, złoto i coś dodamy tutaj. I tu zobaczcie, że musi to być trzecie, że musimy napompować do poziomu trzeciego i potem cztery nacisnąć przycisk. I to coś wyprodukuje. Może wyprodukuje to, co jest oznaczone tam czwórką. Tak, może to jest jakaś produkcja super cegieł, nie wiem, prawda, jeszcze nie wiem, co oni tu produkują. Ale to może być coś, co pomoże im walczyć z potworami. Czy mamy więcej tych... O. Światło. Widzicie? Zapalniczka, okej. I to jest teraz... Tak, i to jest czasownik. Czy to może znaczyć robić tworzyć? Tak? Może coś takiego? Robić tworzyć, bo to robi światło. Tak? Tworzyć światło. Tak, tak mi się wydaje, że to może być to. Tak? Pasuje. Pasuje na razie. Czyli to będzie tworzyć. O, proszę bardzo. Nawet sobie zaraz to wszystko ułożymy w głowie. O, proszę bardzo. Czyli mamy tak. Światło pewnie. Tworzyć. A co to jest? To jest pomagać. Wszystko perfekcyjnie. Robić, dobra. Ogień. Pomoc, pomagać, dobra. Fire, właśnie to jest bardzo, bardzo jakby... To też pisaliście w komentarzach i propsy za to, że zwróciliście uwagę. To chyba Drago zauważył? Nie wiem, czy pamiętam dobrze. Widzicie? Mnóstwo odcinków, a jak gdzieś tam jeszcze jakimś cudem jestem w stanie zapamiętać, kto co pisał. A może czasami błędnie, więc no, może trafiłem tym razem. Niemniej fire po angielsku to jest jednocześnie ogień i strzelać. Być może tutaj po angielsku, jak tworzyli tę grę, no to było logiczne. Tutaj natomiast musieli to rozdzielić i to jest mądre, że to rozdzielili po polsku. Więc mamy ogień i strzelać, czyli oni nie światło, tylko ogień. Tworzyć ogień, bo faktycznie... Znaczy, tam też był płomień przy tym potworze, tylko że no ja już jakby rozumuję to bardziej w taki nowoczesny sposób, że to jest, on się boi światła, a nie ognia, nie? Ale tutaj podstawą jest ogień. Dobra. Okej. Okay. Porządeczku. Dobra, a czy możemy w takim wypadku uzupełnić jeszcze poprzednie rzeczy? No nie za bardzo. Bo niestety nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie myśmy się dowiedzieli o tych robakach. Co to jest? Czekaj, że zaraz, że to pasuje tu, no ale to jest mój strzał i nie chcę tak robić. Nic mi tu na razie nie pasuje. To jest też trzeci jakiś surowiec, a to jest czwarty surowiec, tak? Więc może jeszcze znajdziemy jakieś sugestie, co to jest z gośćmi. O, mogę z tym pogadać, może coś szuka. Widziałem tylko dwie gablotki, potrzebuję więcej gablotek. Co mówisz? Ty szukasz książki. Szukasz książki. A może on pyta, bo on też nie wiem jak tam. Szukasz książki, może on zadał mi pytanie, czy szukasz książki. Trzeba powiedzieć. Nie wiem, tu na razie nie widzę, że mógł mieć... Dobra, zobaczmy te interakcje, będzie łatwiej, tak? Tu więcej nic nie ma, tam było jeszcze zejście niżej, z tego co pamiętam.
Mogę z kimś tu jeszcze pogadać? Nie za bardzo widzę jakieś... Mam tylko dwie gablotki, to mnie trochę smuci, że poznałem tylko złoto-srebro. Więc słuchajcie, może być też tak, że te pozostałe to na przykład właśnie jakaś ziemia, albo w ogóle coś, co nie jest stopem metalu. Może. Mamy dwa piętra tej biblioteki. To na początku wejdźmy na górę. Ło, tutaj dużo wiedzy mamy do znalezienia w takim wypadku. Dobra, i tu też zobaczcie, coś jest. Okej. A te są narysowane tak bardzo odręcznie. Co my tu mamy? Okej. Wiele czego. To jest nowy symbol. O, jest! Co to jest? Jest skomplikowane. Zobaczcie, ale to... Rodzina może. Nie wiem, bo to jakby widzę człowieka. I tu widzę człowieka. Natomiast ten człowiek jest obok zupełnie innego symbolu. Jest jakby człowiek z czymś, albo... Wydawało mi się, że to jest leżący człowiek, wiecie, dziecko na przykład. Ale to jest ludzie, może to jest po prostu słowo. Wiele ludzi, wiele profesji, wiele naukowców, zobaczcie. A widzicie, dobra, okej, nie, to mamy tak. Tutaj mamy ewidentnie bard. Tak, tu mamy wielu bardów. Tu mamy wielu naukowców, czyli to, jak widzicie, pasuje, że to naukowiec, tam alchemik czy co to tam, ale naukowiec, biorąc pod uwagę mikroskop. A tu mamy po prostu wiele ludzi. Nie wiem, no to mi się wydaje, że może być słowo ludzie po prostu. Wiele ludzi, wiele nacji. Tak. Nie ma tu na razie książki do potwierdzenia, więc patrzymy dalej. Tam też widzę, że dużo takich rzeczy się pojawia. Okej, co my tu mamy? Znowu złoto, srebro, coś, tak? Znowu potwierdzają nam jakieś surowce. A ten też szuka książki? O, ten coś więcej mówi. Ja znalazłem książkę o bardach. Znalazłem książkę o bardach. Okej. To mnie ciekawi, zobaczcie, bo tu też mamy jakąś historię. Proszę bardzo, znowu te wrota. Widzicie? Te wrota mają tylko taki symbol. To niekoniecznie oznacza, że to jest ten wierny. Pracownik wiele robić drzwi. Okej. Ale teraz widzicie, to co nazwałem pracownikiem, wydaje się być kolejną kastą. Tak? Jakoś tak mi pasowało, że to tam coś. Więc to mogą być, tylko to jest to aniołowie jacyś, tak? Nie wiem, to teraz widzę, że to nie jest pracownik, tylko jakiś, na razie nazwę to aniołem. Nie wiem dlaczego, no taka nazwa na razie taka, że w ogóle to są jakieś magicy według mnie, mają różdżki. Dobra, może w ogóle nazwijmy to jeszcze slash magik. Nie wiem, jak oni ich nazywają, bo może być tak, że ta ich nazwa jest dziwna. Zobaczcie, magicy robią drzwi. Pasuje, nie? I mamy te wrota, drzwi, wrota, więc jakby to słowo z drzwi, wrota by pasowało. O, mamy coś do zapisania. Orzesz w mordę. No dobra, okej, ale to wszystko powinniśmy wiedzieć chyba, nie? Tu mamy książkę. I tu jest cyk-pyk. Mamy bardowie. Mamy ludzie. Tak, mamy książkę. Zobaczymy zaraz, tak naprawdę wiemy, że to są ci aniołowie, magicy. Może zaraz się dowiemy, jak to... Co to oznacza. Teraz gdzieś mieliśmy też drzwi. Tak, i tu mamy tych naukowców jeszcze gdzieś. Naukowiec. No i perfekcyjnie, zobacz. Tu idziemy na razie w dobrym kierunku. Wszystko się okazuje prawdą. Drzwi. Wróżka. Patrzcie, anioł magik. No jakby to połączyć? Daje nam wróżkę. Nazywają jeszcze kogoś wróżkami. Mamy książkę. Alchemik. Jednak alchemik. Co Sora, trafiłaś wręcz perfekcyjnie z tą nazwą. Oni siebie nazywają alchemikami. Mamy barda i mamy bracia. Czyli to jest to słowo, okej, oni się do niego trzymają. Brat. Dobra, bracia. Nie, że ogólnie ludzie, tylko że bracia, tak jak to było w przypadku tych, którzy tam sobie śpiewali, tak? Oni tam byli tam lekko spici i rzeczywiście pokazali, że to są właśnie bracia. No dobra. Spoko. Alchemicy zatem. To jest oficjalna nazwa tej kasty, przynajmniej oni tak sami siebie nazywają. O, może tu się dowiedz, jest w końcu jakaś gablotka. No i zobaczcie, no, idziemy w dobrym kierunku, prawda? Idziemy w kierunku, że to tak naprawdę jest brąz. To czym tak naprawdę będzie ten trzeci, ten czwarty surowiec? Wygląda trochę jak cegła w ogóle. Więc myślę, że jak znajdziemy ostatnią gablotkę, która może być tak naprawdę na najniższym piętrze, to się wtedy dowiem. A tutaj jest zejście drugie?
W takim wypadku? O, tu jest kolejna gablotka. Może to będzie natura wreszcie. Nie. Czwórka to jest kamień. Okej. Okay. Wygląda na to, że to jest kamień w takim razie. No, zobaczcie. Okej. Okay. Kamień. Srebro. Złoto. Brąz. A to nagle gra nas zaskoczy, to jest po prostu pierścionek, moneta, garnek, węgiel. Złoto, srebro, miedź. Poleciałem w brąz, ale miedziane garnki. Węgiel. Okej. Okay. Węgiel. W porządku. Czyli to jest kawałek węgla. No dobra. To jest kawałek węgla. W porządku. No dobra, no ciężko było poznać tak naprawdę, co to jest. Nie jest kamień, natomiast jest to węgiel. Patrzcie, czapeczka. Będziemy mogli się ubrać? Nie, tam jest coś w środku. Laboratorium. I mamy jakiś symbol też. A kod do laboratorium numer 3. Pewnie on to sobie zapisze, już chciałem wiecie, notować. On pewnie zrobi notatkę a propos tego. Na bank. Sprytny jest, dobra. Laboratorium numer 3 ma kod, słuchajcie, i my się nauczyliśmy jak to czytać już, prawda? Więc możemy sobie tutaj teraz pomóc, że kodem jest... Wiecie co, my nie musimy nawet przekładać tego za bardzo nie musimy tego przekładać na język nasz, bo wystarczy, że zaznaczymy i wiemy, że to jest 1, 2, 3, 4. Więc tak naprawdę to jest liczba czterocyfrowa, gdzie trzecia cyfra jest zerem. Tak po prostu. Znaczy druga cyfra od lewej, tak, czyli to jest jakiś 1000, setek nie ma i tak, no to widać już, tak, 30, chcecie liczbę poznać, proszę bardzo, oczywiście, że poznamy liczbę, tylko muszę zobaczyć, gdzie jest to kółko, 5039, tak, 5039, sobie to zapiszę, nie ma to najmniejszego znaczenia, 5039 to jest wejście do tego laboratorium, okej. Okay. W porządku, mamy węgiel. Tutaj czytaliśmy to? Nie czytaliśmy. Ale interesujące jest to, że to jest dużo obliczeń. Tak, tu mamy, zobaczcie, jakąś liczbę podaną i tu mamy jakieś... Nie jest chyba istotne, bo widzę, że to tak tylko po prostu pokazuje, że oni coś próbowali powyliczać, żeby stworzyć być może... Tylko właśnie, co oni tak naprawdę budują? Oni chcą otworzyć drzwi, więc budują coś, żeby otworzyć drzwi być może, a jednocześnie laboratorium jest zamknięte. Wszystko? Wszystko z tego miejsca, dobra. Okej. I mamy teleporcik. Very nice. Very nice. Mamy teleport numer 2, czyli tutaj mamy znalezione już wszystkie. Dobra, i zobaczmy. I też jest... O! I możemy zacząć komunikować, zobaczcie, wojowników z bardami. Wojownicy lubią muzykę. Wybrańcze, idź do fortecy. Tylko dlaczego? Dlatego, że było wezwanie? Czy możemy już teraz próbować to zrobić? Znamy oba języki, prawda? Dobra, wojownicy, no dobra, spróbujmy w takim wypadku, zobaczmy jak to wygląda tutaj. Interesujące, oni mają dwa piętra. No właśnie zdziwiłem, że tu mam zrobione trzy wejścia. Bo to ostatnie piętro nie jest takie skomplikowane w takim wypadku. Bo tu też mamy, tak? Translację. Okej, okay, dobra, spróbujmy. Wojownicy lubią muzykę. Tylko to teraz pamiętacie, że to jest trochę inaczej, nie? Więc teraz mamy wojownicy lubią muzykę. Będzie tutaj... O mój Boże, dobra, ja się zastanowię na spokojnie, bo to muszę sobie przypomnieć też, jak ta tutaj wyglądała ta struktura tych zdań. Czyli tak, ja bym zaczął od muzyka. Wojownik wiele lubić. Dobrze, tak? Bo zawsze zaczynamy od tego, że wojownicy lubią muzykę, więc tutaj mamy tak naprawdę, że właśnie że muzykę wojownicy lubią. Tak samo tutaj. Wybrańcze, idź do fortecy. I teraz myślę, że trzeba zacząć od forteca, czyli jakby kierunek, tak? Forteca. I teraz wybraniec, idź. Tak? Tak to powinno teraz wyglądać. Wybraniec, idź, więc szukam oczywiście, gdzie to tutaj jest. Wybraniec, idź. Łyn, szukać obcęgi, znaleźć, ja, pytanie.
Wojownik, piękno, głupi, nie. Musi posiadać broń, bard. Bard jest. Iść, przejść, dobra. Czyli bard, iść. Tak. O, pieruny, jasna mać. Dobra. Jest to... Instrumenty bardowie posiadają. Muzykę bardowie lubią grać. Do fortecy bardowie przyjdą. Czyli innymi słowy, zobaczcie, połączymy teraz ich, bo oni bardzo lubią muzykę, co się dowiedzieliśmy, więc teraz ci grajkowie przyjdą im zagrać. Instrumenty bardowie posiadają, tak? Czyli powinniśmy zacząć, że bardowie posiadają instrumenty, tak? Tak powinniśmy zrobić, czyli bardowie, wojownicy, wybrańcze, a tak, bardowie, to oni tutaj myślą, aha, teraz muszę poszukać, gdzie tu jest bard, tak naprawdę, tak? Słońce, muzyka, ojej. Wybraniec. Choć tak naprawdę oni, wybrańcze do fortecy, oni nazywają się bardami, więc tak naprawdę to trzeba zacząć od tego, że tutaj mamy tak, wiele wybrańców, tak? I teraz wiele wybrańców posiada instrumenty. Czyli teraz trzeba znaleźć posiadać, a potem instrumenty. Tak, więc nie pamiętam tego wszystkiego, ten szukamy instrument i posiadać. Nosić, posiadać, dobra, posiadają i teraz potrzebujemy znaleźć instrument, ale wiele instrumentów, dobra, mamy to, ok. Muzykę bardowie lubią grać, czyli znowu trzeba zaznaczyć, że wiele wybrańców i teraz lubią grać, więc trzeba znaleźć wybrańcy lubią grać. Muzykę bardowie lubią grać. Okej, okay. Dobra. Bardowie lubią. Zaczynać teraz lubić. Tutaj też było. Bardowie, gdzie to było? Lubić, okej. Okay. Lubić to jest taki symbol. Będzie mi łatwiej po prostu patrząc na inne słowa znaleźć to, czego potrzebuję. Uwielbiają, lubią. Tak? Muzykę grać, czyli teraz tak. Pytanie brzmi, to raczej lubię grać muzykę. Czyli trzeba znaleźć teraz, gdzie jest grać, a potem wybrać muzyka. Wydaje mi się, chodzi o tworzyć muzykę. Oni lubią grać, ale wydaje mi się, że uwielbiają tworzyć muzykę. Proszę bardzo, jest. Niby widzicie w ich języku, że bardowie lubią grać, ale to tak naprawdę w ich języku oznacza, że wybrańcy lubią tworzyć, tworzyć muzykę, tak? Do fortecy bardowie przyjdą, czyli po raz kolejny wybrańców przyjdzie do fortecy, czyli teraz trzeba znaleźć znowu iść, tak? Czyli tu mamy ten symbol. On jest... Boże, tych symboli jest tak... One są tak podobne, mam oczopląs wręcz bym powiedział. I absolutnie nie jestem w stanie znaleźć tego dynksa z tym iść. Tu jest, dobra. Iść i teraz do fortecy, tak? I teraz forteca gdzieś tutaj chyba była. To był nie w tym języku, była forteca chyba, nie? Tak muszę... O, jest! Dobra, no i proszę. Okej, słuchajcie, mamy drugie połączenie. Wie, że coś się zmieniło. Więc jakbyśmy teraz poszli do fortecy, to może zobaczylibyśmy koncert bardów. Chcecie to zobaczyć od razu? Myślę, że powinniśmy to zrobić. I zobaczcie, jestem w tym miejscu i tu już widzę ciekawą zmianę, bo zobaczcie, że tutaj są... Ale tak! Bo wierni rzeczywiście zostali wpuszczeni, przecież, tak, przez tutaj tych ziomków. Tak naprawdę to chyba poszedłem nie w to wejście, co trzeba, tak mi się wydaje, powinienem to wejść. Wydaje mi się, że to było wejście główne, czyli sam początek. I tam byśmy zobaczyli, jak oni wchodzą, ale zobaczcie sami, że to jest efekt innych trochę odwiedzin, tak? To jest efekt odwiedzin wierzących, tak, u tych ziutków. Tylko oni powiedzieli, do fortecy, tak, ma przyjść. A forteca była, dobra, forteca była głównym budynkiem. Ja nie chcę tutaj patrzeć, muszę wrócić, bo poszedłem zupełnie w tym kierunku, co trzeba, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy jak tutaj byłem w tym teleporcie, wydaje mi się, że wystarczyło pójść tutaj, bo tu była ta forteca. O, właśnie. Ona się wręcz otworzyła. Tylko pytanie, czy ja tu mogę dalej wejść. Wydaje mi się, że już chyba nas wpuszczą, prawda? To jest... O! Nie! Nie wpuścili! O, w mordę! Naprawdę! Tu jest wyjście? O nie! Ojej, to jest główne wejście, absolutnie... Wiecie co? Ale dobra, to było zamknięte do tej pory, dlatego...
Nie wiedziałem. O mój Boże. No dobra. To teraz muszę po prostu znaleźć miejsce, gdzie oni poszli grać. Trzeba zwiedzić całość i znaleźć ich. Co najciekawsze jest to, że ja naprawdę biegam po tym otoczeniu. I piękne jest to, że nigdzie nie ma ani jednego wojownika tutaj. Czy oni wszyscy poszli na koncert tych bardów? Tak to trochę wygląda, jest to absolutnie pusto nagle. Słyszycie tę muzykę? O kurcze! Łoja! Patrzcie na to! Tu jest scena! Attend the bard show in the fortress. O kurcze! Ile nie dziwię się, że oni wszyscy przyszli. Faktycznie, teraz tutaj do tej pory było to po prostu bardzo puste, a teraz nagle okazało się, że bardowie grają koncert. I to jest dobry moment, żeby tu skończyć odcinek, słuchajcie, i będziemy dalej eksplorować, wracać i badać te wszystkie tajniki, tajemnice. Dokończymy oczywiście język naukowców, wejdziemy tam do tej mrocznego korytarza i zobaczymy, co tam się kryje. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Serdeczne dzięki, patrzcie w harmonogramie, kiedy jest kolejny odcinek z Chance of Senar, bo tak jak mówię, jestem na wyjeździe już teraz, jak to oglądacie pewnie, albo wyjeżdżam, nie pamiętam, już chyba jestem już na wyjeździe, więc patrzcie, kiedy tam te odcinki będą się pojawiać. I do zobaczenia, Wielka Piona, trzymajcie się, cześć! We'll be right back.